Szanowni Państwo, otwieram 27. sesję Rady Miasta. Na dzisiejszym posiedzeniu sesji serdecznie witam pana Michała Majewskiego, burmistrza miasta Kościerzyny, panią wiceburmistrz Ewę Aleksandrowicz. Serdecznie witam panie, panów radnych. Witam naczelników Wydziału Urzędu, pracowników urzędu, przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli lokalnych mediów, prasy, radia i telewizji i za pośrednictwem telewizji kablowej witam mieszkańców Kościerzyny. Na podstawie listy obecności w dzisiejszej sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, w ustawowym terminie otrzymaliście porządek proponowanej sesji Rady Miasta w dniu dzisiejszym. Do biura rady dnia 8 kwietnia wpłynęły dwa wnioski. Jeden wniosek 8 kwietnia, drugi w dzisiejszym dniu od pana burmistrza o dokonanie zmiany w dzisiejszym porządku obrad. W związku z tym proponuję przychylić się do proponowanych zmian i dokonać zmiany projektu uchwały na druku numer 220 na projekt uchwały na druku 220A. Również wpłynął wniosek odnośnie zmiany wykreślenia z dzisiejszego porządku obrad, zdjęcia z porządku obrad, uchwały na druku numer 215 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018. Otrzymaliście Państwo na swoje skrzynki mailowe proponowany porządek obrad i w związku z tym mam pytanie, czy z pań, panów radnych jeszcze ktoś wnosi zmiany do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę, radny Krzysztof Barton. Wysoka Rado, szanowni goście. Panie Przewodniczący, ja również chciałbym zgłosić wniosek o wykreślenie z porządku obrad w punkcie trzecim podjęciu uchwał w sprawie punktu B. Wyrażenia zgody na rozwiązanie Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? Dlatego, że Rada zajmowała się już tym tematem i już podjęła w tym temacie decyzję i rolą pana burmistrza jest to, żeby tą uchwałę zrealizować. Panie burmistrzu, mam czasem takie wrażenie, że realizuje pan uchwały tylko takie, które panu pasują. W poprzednim roku nie zrealizował pan 43 uchwał, panie burmistrzu. Po co wysiłek i praca Rady, jak pan nie wybiera sobie wybiórczo uchwały, które pan może zrealizować. Ja wiem, że pan mi odpowie, że część z nich jest w trakcie realizacji, ale część z nich mogła być już dawno zrealizowana. Dlatego uważam, że ten projekt uchwały jest bezprzedmiotowy. Dziękuję. W związku z tym, że wpłynął wniosek o zdjęcie z porządku obrad, proszę o przegłosowanie wniosku radnego Krzysztofa Bartona. Kto z pań, panów radnych jest za przychyleniem się do wniosku i zdjęcie z dzisiejszego programu naszej sesji przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę, głosujemy za pomocą urządzenia do głosowania i poprzez podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?
związku z tym, że za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie Funduszu Poręczeń Kredytowych, gdzie głosowało 10 radnych, wniosek Krzysztofa radnego Bartona nie przeszedł. Realizujemy podaną wersję programu sesji, przedstawionej wersji związanej ze zmianami w porządku obrad z wnioskami przyjętymi przez pana burmistrza. Kto jeszcze z pań, panów radnych ma uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Bardzo proszę, radna Katarzyna Knopik. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja tylko pozwolę sobie wyrazić moje zdziwienie, bo z tego co pamiętam, sesja Rady Miasta ostatniej, która odbyła się w marcu 2016 roku, powodem naszego dzisiejszego spotkania miała być przede wszystkim dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. No, ze zdziwieniem dzisiaj usłyszałam na posiedzeniu komisji wspólnej i teraz na sesji, że mamy zdjąć ten punkt z porządku obrad. No, pytanie, czy tak powinna pracować Rada Miasta. Ja miałabym prośbę, żeby troszeczkę bardziej rzetelnie przykładać się do przygotowywania obrad Rady Miasta i faktycznie realizować te punkty, do których dodatkowo celowo się spotykamy. Bardzo proszę, pan Michał Majewski, burmistrz Kościerzyna. Tak, ze względu na prośbę radnych Komisji przede wszystkim Komunalnej i Budżetowej, którzy spotkali się w poniedziałek, złożyli uwagi do planu rozwoju sieci inwestycyjnego, rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Kościerzyna. Ze względu na to, że te uwagi nie były, nie zostały od poniedziałku do dzisiaj wszystkie przygotowane. Dodatkowo to, co na wspólnym posiedzeniu komisji przed chwilą podnieśliśmy, dochodzi ewentualna możliwość przekazania aportu nakładów poniesionych na oczyszczalnie ścieków. W związku z tym wydaje się bezzasadne, dopóki nie dostaniemy przygotowanej przez pana dyrektora Koseko propozycji, dyskusja nad wieloletnim planem. Dziękuję bardzo. Proszę, kto jeszcze? Bardzo proszę, radna Katarzyna Knopik. Jeszcze jedna uwaga, panie burmistrzu. Ja takie mam wrażenie, że coraz więcej spraw przekładamy i coraz większy bałagan wkrada się w nasze prace. O wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz o aporcie oczyszczalni rozmawiamy przynajmniej od dnia 10 lutego 2016 roku, gdy odbyło się kilkugodzinne posiedzenie komisji. Kolejna dyskusja na posiedzeniu Rady Miasta w marcu, kolejna dyskusja w poniedziałek, kolejna dyskusja dzisiaj na posiedzeniu komisji. No trzeba wreszcie podjąć decyzję. Nie może być tak, że my je będziemy cały czas przekładać. Pan dyrektor, pan prezes Koseko musi przygotowywać taryfę. Jak wiemy, do 20 kwietnia musi ją złożyć do pana jako do burmistrza miasta Kościerzyna. No, naprawdę, przykładajmy się troszkę rzetelniej do naszej pracy i realizujmy nasze zadania. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Tomasz Dargacz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Co do rzetelności przygotowania do sesji komisji, w związku z tym mam pytanie do pani radnej. Czy uczestniczyła pani w posiedzeniach w poniedziałek? Nie. Nie uczestniczyła pani? Bo uczestniczyłam, że mogę odpowiedzieć. A skoro nie, to pani pewnie nie zna wyników głosowania. A burmistrz musi się dostosować i musi przyglądać się temu, co się dzieje w komisjach. Tak? Bo jest burmistrz. Również dzisiaj, bo oczywiście, tak? Dobrze, to na razie tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Katarzyna Knopik. Panie radny Tomaszu Darkacz, ja swoją opinię w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyraziłam w marcu podczas posiedzenia Komisji Budżetowej, gdy komisja zajęła stanowisko w tej kwestii oraz z tego co pamiętam tematem miała się zająć Komisja Komunalna, tak ustaliliśmy na sesji marcowej. I miało być to dzisiaj dyskutowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Niestety na wniosek pana burmistrza ta dyskusja została zdjęta z obrad wspólnego posiedzenia komisji. Bardzo proszę, radny Tomasz Dargacz. Czy zna pani wyniki głosowań na tych komisjach? Dziękuję. Bardzo proszę, radny Dawid Jereczek. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałbym się wtrącić do tej dyskusji. Tak, w poniedziałek 11 kwietnia odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Budżetowej i Komunalnej. Popadł wniosek na sesji marcowej o powtórne prace
w komisjach i może dla, tu nie chcąc nikogo oczywiście bronić, ale padły dwa wnioski na tych komisjach. Może ja tu je uszczegółowię tak, jak one brzmiały, bo nie wszyscy radni wiedzą. Pierwszy wniosek padł: dokonywanie raz na kwartał na posiedzeniu Komisji Komunalnej analizy stanu zaawansowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz każdej jego zmiany. I drugi wniosek, który no, w mojej ocenie mógł wpłynąć na to, że pan dyrektor Robert Fenich nie zdążył przygotować tych zmian do tego wieloletniego planu, brzmiał następująco: ponowne przeanalizowanie kosztów wykonania sieci wodociągowej w celu ich obniżenia o 10% oraz o przeznaczenie związanych z tym oszczędności na budowę wodociągu na osiedlu Za Lasem i w ulicy Brzechwy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jeszcze? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania projektu porządku dzisiejszego spotkania naszej sesji i w związku z tym, kto z pań, panów radnych będzie za podjęciem proponowanego porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 10 łamane przez 11 Rady Miasta Kościerzyna na druku 220A, jak również zdjęcie w punkcie trzecim podpunktu B podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdjęcie podpunktu C podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018. Kto z pań, panów radnych jest za takim proponowanym porządkiem obrad dzisiejszej sesji? Bardzo proszę, głosujemy poprzez podniesienie ręki i za pomocą urządzenia do głosowania. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Głosowanie przebiegło w następujący sposób. Za porządkiem obrad w przedstawionej wersji głosowało 14 radnych, przeciwna była jedna osoba, wstrzymało się od głosu 4 radnych. W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. W punkcie trzecim podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 10 łamane przez 11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna. Projekt uchwały na druku nr 220 przedstawi pan Jarosław Laska, skarbnik miasta. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej głównie wynika z pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym to piśmie informują nas o tym, iż kwota najniższej oferty, jeżeli chodzi o budowę drogi DD11, jest wyższa niż kwota zawarta w budżecie miasta. W związku z tym proponuje się w wieloletniej prognozie finansowej w 2017 roku podniesienie tej kwoty z 1 200 000 do 1 600 000 zł. Poza tym w wieloletniej prognozie finansowej zwiększono dochody i wydatki w wyniku ostatnich zmian budżetu zarządzeniem burmistrza, między innymi w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 8 milionów złotych na realizację programu 500+. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę na druku nr 220A. Dziękuję, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Kazimierz Bożyszkowski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, czy pan skarbnik mógłby przybliżyć, gdzie ta droga ma przebiegać? Troszkę więcej po prostu informacji, ponieważ radni wiedzą, natomiast mieszkańcy miasta prawdopodobnie nie bardzo. Bardzo proszę. To jest droga, o której rozmawialiśmy już w zeszłym roku. Jest to obwodnica miasta Kościerzyna. Dzieli w tym miejscu miasto na dwie części. Osiedle za lasem nie miałoby bezpośredniego połączenia do miasta w kierunku ulicy Wita Stwosza, tak jak to się obecnie odbywa, i mieszkańcy tego rejonu miasta zmuszeni byliby korzystać z dodatkowego połączenia, które zostało proponowane przez ulicę Rolniczą, Towarową i przez miejscowość Nowy Klincz. A przede wszystkim w tą samą ulicę i w te osiedla zabudowane budynków jednorodzinnych miałby być też wprowadzony transport ciężki z terenów, które zostały przez miasto sprzedane pod funkcjonowanie firmy Beverlo. I ta droga miałaby podłączyć osiedle za lasem pod wiaduktem, który będzie nad torami kolejowymi koło obecnie funkcjonującego przejazdu kolejowego ulicy Matejki i Wita Stwosza do ulicy Wita Stwosza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Katarzyna Knopik. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, czy rozważano inne propozycje, na przykład unieważnienie tego przetargu i ponowne jego ogłoszenie, szukanie oszczędności. No 400 tysięcy złotych to spora kwota, którą mamy dołożyć. Pytanie, czy rozważano i szukano innych rozwiązań, aby ta kwota była niższa i może kolejny przetarg odpuścić? Bardzo proszę, pan Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. Tego przetargu nie ogłaszało miasto, ten przetarg ogłaszała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast wstępna analiza, ze względu na to, że droga przebiega po terenach byłego wysypiska śmieci, wstępne koszty szacowane wybudowania tej drogi opiewały na kwotę grubo ponad 3 miliony złotych. I po analizie i możliwościach właśnie ograniczenia chcieliśmy zbliżyć się do kwoty 1 200 000 zł, niestety przetarg to zweryfikował. Druga kolejna oferta w tym przetargu opiewała na kwotę ponad 2 miliony 900 000 zł. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jeszcze w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 19 radnych głosowało za. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu B, punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Projekt uchwały na druku 130 przedstawi pan Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. Ze względu na trudności finansowe, które ma Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych, dwóch wspólników Starostwo Powiatowe i Gmina Wiejska Kościerzyna zdecydowało o chęci przystąpienia do likwidacji Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, ze względu na to, iż uważam, że sami jako miasto w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie finansowo unieść kosztów związanych z funkcjonowaniem dalszym Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Z miast zwracam się do państwa radnych o ponowne rozważenie i przegłosowanie, czy pozostajemy przy poprzedniej naszej decyzji, czy też jednak zgodzimy się na to, aby przystąpić do rozwiązania Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Bardzo dziękuję.
Stanowisko Komisji Budżetowej przedstawi przewodniczący komisji Dariusz Piereczek. Pani przewodnicząca, Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały na druk nr 130. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący Roman Gołuński. Pani przewodnicząca, Komisja Komunalna negatywnie zaopiniowała projekt druku projekt uchwały na druku nr 130. Stanowisko Komisji Porządku Publicznego. Przepraszam bardzo, pozytywnie. Stosunkiem głosów 5 za, 2 przeciw. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych przedstawi przewodniczący Paweł Lipkę. Pani przewodnicząca, Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku 130. Stosunkiem głosów 5 za, 2 przeciw. Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi przewodniczący Jarosław Breza. Pani przewodnicząca, omawiany projekt uchwały komisja zaopiniowała w następujący sposób. 4 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący, czyli dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Bardzo proszę, radna Katarzyna Knopik. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja krótko, bo już wiele słów w tej sprawie wypowiedziano i na sesji Rady Miasta w ubiegłym roku, gdy zajmowaliśmy się tym tematem i na posiedzeniach komisji. Chcę tylko przypomnieć Państwu radnym i Panu Burmistrzowi, że przez 10 lat działalności Kościuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, czyli od lutego 2004 roku do końca grudnia 2014 roku, bo w 2015 roku fundusz de facto nie działał zgodnie z wolą wspólników, nie udzielał poręczeń, był w zawieszeniu. Przez te 10 lat dzięki działalności Kościelskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych utworzono 511 miejsc pracy w Kościerzynie. To jest jeden fakt, który pragnę przypomnieć Państwu radnym. I druga kwestia, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Pana Burmistrza Michała Majewskiego i wyniki tej analizy przedstawił radnym w listopadzie ubiegłego roku. Na rynku usług finansowych nie ma takiego instrumentu, jakim jest Kościelski Fundusz Poręczeń Kredytowych. Żadna inna instytucja finansowa nie udziela poręczeń dla osób bezrobotnych, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą dzięki dotacjom, czy to z Urzędu Pracy, czy to z innych instytucji. Także decydując się na likwidację tego funduszu, de facto odbieramy naszym mieszkańcom możliwość zakładania nowych działalności gospodarczych dzięki dotacjom. Będzie im dużo trudniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, kto jeszcze z pań, panów radnych? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została podjęta, za głosowało 13 radnych, przeciwnych było 6, wstrzymujących głosów nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji, do punktu trzeciego. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto w tym punkcie z pań i panów radnych pragnie zająć głos? Bardzo proszę, radny Adam Laska. Mieszkańcy ulicy Matejki donieśli mi, że na początku zimy zniknął pojemnik na odpady przy przystankach na tej ulicy. Do tej pory nie przywieziono ich z powrotem. Czy jest na to jakieś wyjaśnienie? Czy one uległy kradzieży? Czy będą dalej tam stać na przystankach? Bo w tym momencie pod płotem się śmieci i brzydko to wygląda. Pytanie oczywiście do burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz udzieli teraz głosu, czy na piśmie? Na przystankach wrócą pojemniki. Część pojemników została zdezolowana. I teraz w okresie wiosennym będą one wracały na przystanki autobusowe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Jarosław Breza. Tak?
Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie prac związanych z zeszłoroczną Schetynówką. To znaczy, mieszkańcy pytają, kiedy, czy zostaną posiane trawniki przy zeszłorocznej Schetynówce, poprawione trawniki. Kiedy? Dziękuję. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź. Tak, zostanie teraz przeprowadzona oględziny przebiegu Schetynówki ze względu na to, że Schetynówka została w bardzo późnym okresie jesiennym oddana. Trawniki nie były zrealizowane do końca, natomiast teraz w okresie wiosennym po analizie i po odbiorze tego z Wydziałem Inwestycji Zamówień Publicznych zostaną skierowane do wykonawcy uwagi. Zostanie to uzupełnione. Bardzo proszę, radny Kazimierz Borzyszkowski. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, również mam pytanie do pana burmistrza dotyczące pomnika Aleksandra Majkowskiego. Kościerzyna stara się być miastem przyjaznym dla mieszkańców, jak i dla turystów. Jednak przyjezdnych korzystających z parkingu przy ulicy Szopińskiego, leżącego u stóp Urzędu Miasta, na pierwsze wrażenie spotyka przykry widok pomnika Aleksandra Majkowskiego. Pomnik jest brudny, uszkodzona postać, odpadający tynk z postumentu. Ogólnie mocno zaniedbany. Aleksander Majkowski, którego pomnik przedstawia, był jednym z największych pisarzy kaszubskich, który swoją działalność oświatową wśród Kaszubów wyrażał m.in. poprzez postać Remusa z nieodłączną taczką pełną książek. Coraz więcej mieszkańców Kościerzyny przywiązuje wagę do swojej kaszubskiej tożsamości, dlatego pomniki, które mamy, wybitnych pisarzy, poetów i działaczy kaszubskich, którzy tę tożsamość umacniali, winny być zadbane, ponieważ to one są symbolem i ozdobą naszego miasta. Świadczą o historii i o ludziach, którzy żyją w naszym mieście. Wobec powyższego proszę pana burmistrza o informację, kto jest właścicielem pomnika Aleksandra Majkowskiego pod Urzędem Miasta i kto jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie. I drugie pytanie, czy podejmie pan burmistrz konkretne działania, a jeśli tak, to w jakim czasie, aby pomnikowi przywrócono estetyczny wygląd i ponownie stał się wizytówką naszego miasta. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza o odpowiedź. Będziemy to analizować, czy rzeczywiście będzie zgoda i będzie zasadne przeniesienie go w to miejsce, czy też raczej przystąpimy do remontu, ale to Wydział Infrastruktury i Środowiska rzeczywiście tym tematem się zajmuje i ten temat nam jest bardzo dobrze znany. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Tomasz Dargacz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, mieszkańcy ulicy Topolowej Kasztanowej poprosili mnie o interwencję w sprawie boiska, które się mieści pomiędzy ulicą Piechowskiego a ulicą Kasztanową za parkiem. A mianowicie tam było kiedyś piękne boisko, ale w okresie bodajże zimowym najprawdopodobniej przyjechało tam kilka ciężarowych aut i to boisko jest bardzo poryte. Są tam bardzo niebezpieczne wgłębienia, takie dziury, a dzieci i młodzież dalej biegają. Mieszkańcy postulują o wysypanie tam kilku ton piasku, żwiru, tak żeby było bardziej bezpiecznie dla dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Katarzyna Knopik. Mam takie pytania, właściwie wniosek do pana burmistrza, prośba o to, aby zrobić przegląd znaków drogowych na terenie miasta. Ja często jeżdżę ulicą Mickiewicza i tam od kilku lat stoi znak uwaga, zmiana organizacji ruchu. Ja pamiętam, kiedy ta zmiana została wprowadzona 6-7 lat temu, jak była remontowana ulica Mickiewicza, ale myślę, że przez te kilka lat mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że znak ustąp pierwszeństwa dotyczy innej drogi niż to było wcześniej. Także może warto go usunąć, żeby nie wprowadzał w błąd, bo tej zmiany organizacji ruchu de facto dzisiaj nie ma. No i też prośba o to, aby spojrzeć na Kościerskie Ronda. Pewnie jeszcze stoi, chyba że w ostatnim czasie została usunięta tablica promocyjna na rondzie tutaj obok hotelu Gryf. Tablica promocyjna chyba projektu Sala Szopińskiego. Mówię chyba, bo tam już niewiele widać na tej tablicy. Ona jest tak wypłowiała od słońca, że naprawdę chluby nam nie przynosi, a zbliża się sezon turystyczny. Także taka prośba do pana burmistrza, aby zająć się tymi sprawami. Dziękuję. Czy pan burmistrz tym temat? Bardzo proszę, kto jeszcze z pań, panów radnych? Bardzo proszę, radna Karina Młodzianowska.
Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałam Państwa poinformować, że dzisiaj odbyła się sesja Rady Seniorów, na której została podjęta bardzo ważna uchwała w sprawie aplikowania gminy miejskiej Kościerzyna o środki z programu wieloletniego Senior Wigor, która wnioskuje o przygotowanie wniosku aplikacyjnego gminy miejskiej Kościerzyna o środki z programu wieloletniego Senior Wigor na lata 2015-2020. O powstanie domu dziennego pobytu seniora w Kościerzynie przy ulicy 8 Marca. Pozwolę sobie przeczytać Państwu uzasadnienie Rady Seniorów. Rada Seniorów obecnej kadencji jest wielkim orędownikiem powstania dziennego domu pobytu dla seniorów. Podjęto w związku z tym szereg działań mających na celu zdecydowanie o przystąpieniu do rządowego programu Senior Wigor. Były to m.in. spotkania z władzami miasta, powiatu, szczegółowe analizy programu podczas dyskusji z pracownikami Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, wyjazdy i zapoznanie się z funkcjonowaniem dziennego domu pobytu seniora w Skarszewach, organizacja debaty społecznej pod nazwą Kościerzyna Przyjazna Seniorom. Celem strategicznym tego programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie dziennego pobytu seniora Senior Wigor. Program ma na celu poprawę jakości życia seniorów, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, integrację społeczną środowiska seniorów oraz zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej. W związku z tym, iż istnieje możliwość dostosowania budynków należących do majątku miasta i lokalizacji dziennego domu pobytu seniora przy ulicy 8 Marca, uważamy, że niezwłoczne podjęcie działań mających na celu pozyskanie funduszy z programu Senior Wigor jest zasadne. Konieczne jest również poprawienie warunków życia kościerskich seniorów, a powstanie takiego domu w naszym mieście może mieć na to wielki wpływ. W związku z tym, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, wielka prośba również, znaczy Rady Seniorów, również moja prośba o podjęcie niezwłocznych działań i szybką realizację tego wniosku. Pomimo tego, że konkurs jeszcze jest nieogłoszony, ale stanie się to pewnie niebawem, żebyśmy byli bardzo dobrze przygotowani, nie stracili punktów i żeby stało się możliwe powstanie w grudniu, czy tam w tym roku, na początku nowego roku, dziennego domu pobytu seniora. I w imieniu Rady Seniorów wielka prośba, w imieniu swoim, pewnie wielu radnych, także o niezwłoczne działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze z pań, panów radnych w tym temacie? Ja sobie udzielę też głosu w związku z tym, że debatowaliśmy, mieliśmy wspólną komisję w sprawie uzdrowiska, co z tym tematem dalej, dlatego że już w tym kierunku gmina Kościerzyna powołała członków do zespołu. Na tym wspólnym spotkaniu były głosy, które przychylały się do powołania zespołu w celu przygotowania takiego raportu dla burmistrza, jak również społeczeństwa, co dalej z tym tematem, w jakim kierunku idziemy. I w związku z tym zespół ten będzie pracował. Będzie to taki zespół interdyscyplinarny, który ma wypracować pewien kierunek działania. Oczywiście jest też sugestia, że ktoś tym zespołem pokieruje, żeby w jakiś sposób był dobry kierunek działania. I myślę, że to już będzie rola zespołu i dlatego, czy są osoby chętne, które deklarują udział w pracach tego zespołu. W gminie Kościerzyna zgłosiło się 5 radnych i zostali oni przyjęci. Ja proponuję, czy 2, bo wiemy, że jak taka komisja jest też przerost, to czasami też trudno się pracuje i w związku z tym do Państwa sugestia. Oczywiście otrzymaliście wiadomość na SMS-y, że przedstawiciel danego klubu, aby był w tym zespole i wówczas mamy równowagę. Pan sekretarz wysyłał na pewno, ale to już jest. Nie dostaliście? Przeszło tydzień. Nie wysyłał pan?
A myśmy ustalali, panie Sławku, że wysłać nie wszystkim. I powiem też, ale też jest, bo do pana Dawida dzwoniłam też, nie? Tak. Do pani Katarzyny Knopik również dzwoniłam. Także, nie no, pan burmistrz tutaj wiedział. Czy dzisiaj powołujemy, także myślę, że kluby w jakiś sposób... Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja myślę, że to dosyć taki ważny, pilny temat, dosyć ważny temat i nie na tyle może tak pilny, żeby każdy się zastanowił rzeczywiście, jeśli mamy te osoby do tej komisji powołać, więc myślę, że stosowne by było, abyśmy w swoich gronach, w swoich klubach się nad tym zastanowili, pochylili i ewentualnie decyzję podjęli na następnej sesji, na następnej sesji czy komisji. Także. Bardzo przychylam się do tego i myślę, że to nie jest taki pilny temat, żeby nie odłożyć to do następnego spotkania. Kolejną kwestią jeszcze, kto jeszcze z pań, panów radnych? Ja tylko tak może zasygnalizuję państwu, bo takie historyczne wydarzenie promocyjne naszego miasta też można powiedzieć odbyło się w ubiegłym roku. A mianowicie uczestniczyliśmy, może nie wszyscy, ale większość uczestniczyła w takim wydarzeniu, msza muzyczna w kościele Świętej Trójcy, gdzie dyrygentem i autorem tej mszy był Szymon Sutor, wybitny, można powiedzieć, artysta kościelski. W związku z tym, że w przyszłym roku przypada kolejna rocznica taka związana z stuleciem naszej parafii Świętej Trójcy. Wiemy, że takie wydarzenia to są historyczne, ale jednocześnie i promocyjne dla miasta Kościerzyny, bo większość znanych ludzi uczestniczy w takiej mszy, ale również pokłosiem tego wydarzenia może być wydana książka z tymi no, bardzo ważnymi historycznymi miejscami w Kościerzynie, jak również sanktuaria dwa, które są na ewenementem na skalę Europy. Wydanie płytki z tą mszą muzyczną i w związku z tym, że wiemy, musimy jakieś założenia do budżetu miasta robić, to jest do końca września, ale przygotowania są znacznie dłuższe i mam taką prośbę do pań, panów radnych. Takie wydarzenie pod patronatem czy z inicjatywy Rady Miasta w Kościerzynie już było, kiedy też aktor Roman Szyc przygotował przedstawienie, które miało miejsce w związku z 600-leciem miasta Kościerzyny. Byliśmy świadkami tego wydarzenia, odbiło to się szerokim echem poza granicami Kościerzyny. I taka moja prośba jest, czy państwo radni przychylicie się do takiej propozycji, żeby taka inicjatywa Rady Miasta była o takim historycznym, promocyjnym wydarzeniu w przyszłym roku. Proszę zastanowić się nad tym i w jaki sposób byśmy też, myślę, że trzeba by było też taką grupę osób, które by w jakiś sposób ten temat pilotowały. Także to jest propozycja, to nie jest nic wiążące, ale taki pomysł zrodził się i myślę, że warto by było to kontynuować i w związku z tym podjąć pewne działania. Powiem szczerze, że koszt na pewno nie jest taki aż bardzo duży, bo kiedy mieliśmy takie spotkania związane z koncertami muzycznymi, to przekraczały jeszcze raz koszt tego, co tutaj mniej więcej jest przewidywany na to wydarzenie. I tak bardzo proszę przemyśleć to i w jaki sposób będziemy o tym mówili. Bardzo proszę, kto jeszcze z pań, panów radnych? Bardzo proszę, Krzysztof Barton. Pani przewodnicząca, ja tylko do tego, co pani mówiła. Mamy taką instytucję, jest kadek. Myślę, że dobrze zgłosić panu dyrektorowi, żeby swój kalendarz imprez zapisał to, o czym pani mówiła.
bardzo proszę, kto jeszcze? Ja uważam, że czasami można też inicjatywę jako Rady Miasta też przygotować i można w tym kierunku też pójść jako, no i nasze założenie jako Rady, bo nie ogranicza nam to takiego prawa. I tym bardziej, że takie już było wydarzenie pod patronatem Rady Miasta, gdzie radny, nie wiem, czy już był w tej kadencji, czy nie, ale już było takie wydarzenie, dlatego też mam taką sugestię. Nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu naszego spotkania, obrad 27 Rady Miasta, punkt 4, wolne wnioski i informacje. W tym punkcie 4 chcę Państwa poinformować, że 22 kwietnia mamy wydarzenie w Kościerzynie, obchody Światowego Dnia Ziemi. To już jest historyczna taka impreza, która od 24 lat odbywa się. Przede wszystkim działania ekologiczne, gdzie segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, jak również dzisiaj zgłosiła się też do mnie osoba, której nie znam na co dzień, ale chętnie wystawi i będzie udzielała wskazówek odnośnie odnawialnych źródeł energii. Mieszka w Kościerzynie od 10 lat. I myślę, że tutaj ten temat jest bardzo ważny, tym bardziej, że na dzisiejszej sesji Rady Seniorów było bardzo dużo uwag odnośnie prawidłowej segregacji odpadów. Bardzo proszę, abyście uczestniczyli w tym wydarzeniu. Jeszcze mamy w wolnych wnioskach i informacjach. Bardzo proszę, pan prezes KTBS-u. Pani przewodnicząca, panie, panowie radni, sesja dobiega końca, wyjątkowo krótka, to może skorzystam z okazji i chciałbym państwu pewne sprawy przekazać, ustosunkować się między innymi do artykułu, jaki się ukazał w jednym z lokalnych miesięczników. Dzięki uprzejmości któregoś z członków Rady dowiedziałem się, że ten artykuł tam zamieszczono. Myślę, że powinniście być pierwszymi, którzy no, usłyszą choćby namiastkę pewnych wyjaśnień, bo oczywiście to, co opisano w dużej części jest prawdą, nie jest tam dobrze, zdjęcia obrazują jak jest, no ale. W zasadzie zdjęcia pochodzą z trzech budynków, kościelną pomylono z długą, no ale z tych trzech budynków tylko budynek przy Tkaczyka 3 jest budynkiem komunalnym. Pozostałe dwa budynki przy ulicy 8 Marca 48, jak i przy tej długiej 5, to są budynki wspólnot mieszkaniowych. I we wspólnotach, no to wspólnoty decydują, jak części wspólne, między innymi klatki schodowe, ściany i tak dalej, wyglądają i jakie realizuje się remonty. Dlatego troszkę szerzej bym powiedział o budynku Tkaczyka 3, niewątpliwie komunalnym budynku, XIX-wiecznym budynku. Tam 10 mieszkań, ja posłużę się precyzyjniejszymi danymi, które sobie przygotowałem. Jest tam 10 mieszkań, w tym 4 socjalne i jedno pomieszczenie tymczasowe. Zasiedlone z eksmisji, czyli z innych budynków są 3 mieszkania, wyroki eksmisyjne w tym budynku aktualnie posiadają no, najemcy 3 mieszkań. Dwa mieszkania tylko na te 11 nie ma zadłużenia. Ogólnie to zadłużenie na tym jednym budynku wynosi 142 tysiące złotych. Odsetki przekraczają lekko tę kwotę. Miesięczny przypis opłat z tego jednego budynku to 1523 zł od wszystkich mieszkań. 1523, czyli no czynsz, opłaty za energię elektryczną w części wspólnej, wodę, śmieci, etc. Ale ten czynsz
z którego mogą pochodzić, powiedzmy, środki na remonty, to jest 706 zł miesięcznie, co daje w ciągu 5 lat rzędu 40 tysięcy złotych przypisu, proszę Państwa, bo skoro zadłużenie jest 140, oczywiście tych pieniędzy się no, nie ściąga. Natomiast w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy remonty między innymi w tym budynku pustostanów, instalacji wody, kanalizacji, wymiany i badania instalacji elektrycznej, naprawy drzwi, wymiana kotła ogrzewania centralnego, czy etażowego, przepraszam, przemurowanie kominów. Wydaliśmy na to 37 tysięcy złotych, doliczając do tego jeszcze energię elektryczną, pogotowie techniczne, konserwację, utrzymanie czystości, dalsze 20 tysięcy, więc 37 i 20 jest to 57 tysięcy, natomiast ten przypis w ogóle za ten sam czas to rzędu 40 tysięcy złotych. Niemniej no, remonty realizuję w uzgodnieniu z miastem. Ja corocznie przekazuję do zaopiniowania, do zatwierdzenia plan remontów substancji komunalnej. No, niemniej też muszę podkreślić, że ostatnie no, długie spotkanie na temat tego budynku z celowością, jakiemu miałby on służyć w 2014 roku, to skończyło się tym, że zostanie ten budynek, ta działka, cała dawne tak zwane łaźnie miejskie, wystawione do sprzedaży. No, też tam się gdzieś, powiedzmy, przewinęło to, że i mieszkanie posiada, bo nie mieszka człowiek będący w zakładzie karnym, który przekazał klucze no, komuś tam, prawda, nas o tym oczywiście nie informując, ale no, po jakimś czasie pisząc do nas z tego zakładu karnego, żebyśmy wykonali zabezpieczenie drzwi. I okresowo my ten budynek odwiedzamy, sprawdzamy, czy są lokale pozamykane i no, jedna z pań radnych, łącznie z panią redaktor, była świadkiem przypadkowym takiego sprawdzania. To było tyle może no, pewnych wyjaśnień co do stanu tego budynku przy Tkaczyka 3, budynku w pełni komunalnego, czyli no, własności miasta. Natomiast budynek Długa 5, tam zwany jako Kościelna, 8 mieszkań, w tym 3 socjalne, miesięczny przypis 1284 zł, zaległości ponad 29 tysięcy, odsetki około tego. Jedna eksmisja wykonana z tego mieszkania, są 2 sądowe nakazy zapłaty, czyli brak no, płatności, o której wspomniałem. 8 marca 48 też no, budynek wspólnoty, więc te decyzje co do stanu no, pomieszczeń wspólnych, między innymi klatek schodowych, to leżą po stronie wspólnoty. TBS nie bierze udziału w głosowaniu nad zakresem remontu we wspólnotach, tylko właściciele. No i tam 8 marca 48, 11 mieszkań, w tym 9 socjalnych, miesięczny przypis 1541 zł, zaległość ponad 144 tysiące zł, odsetki prawie tej kwoty sięgają. Z tego budynku wykonano 4 eksmisje, są do wykonania 2 wyroki eksmisyjne i 2 sądowe nakazy zapłaty. 3 mieszkania są zasiedlone z eksmisji z innych budynków, no z reguły z centralnego ogrzewania. To tyle, chciałbym pewnych wyjaśnień, zawsze jakieś tam szczegóły, pewnie i pytania może będą, jestem gotowy no, spróbować wyjaśnić. Sytuacja na pewno zasługuje na poprawę, o tak bym powiedział, ale jest obiektywnie mówiąc trudna. Dziękuję. Jeszcze tylko taka uwaga, że 22 można przynieść na ten festyn z okazji Dnia Ziemi zbędną makulaturę. Jest drzewko za makulaturę. Będzie tutaj Dziennik Bałtycki taką akcję prowadził wspólnie z Nadleśnictwem Kościerzyna i Nadleśnictwem Lipusz. Serdecznie zapraszamy. Na tym kończę 27. sesję Rady Miasta.